Joszynko! Ciul! Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpy, to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto 4. No i dobra, pan Niko już wychodzi ze swojej chałupy, a my wyruszamy na kolejne misje. Co tam dzisiaj będziemy takiego... Where is my vehicle? Where? Nie mam pojazdu, cholera jasna. To trzeba będzie sobie go ukraść. Ty pindo! O nie, za to ci łeb zestrzelę. O proszę, oddaję. O cholera! Teraz mam przesranę. Teraz muszę nawiać glinie. Ale no co ja miałem zrobić? Kurczę, koleś mnie prawie zabił. Więc nie mogłem sobie na to tak pozwolić. Koleś musiał zginąć. No nie, teraz jeszcze się musiałem nieźle wdupić. O Boże, dobra. Never mind. No szybciej, kurde, ruchy. Kapuś ściany grubasie. Chwileczkę. Aj, powiększyłem sobie do dwóch gwiazdek. Teraz jestem bardziej poszukiwany. Dobra, mam już pojazd. Spadaj, spadówka. Teraz uciekamy. Co to za złom? Fuj. Z tym się nie chce jeździć. Ale dobra, mamy spieprzyć glinie. To uciekamy im. Dobra, widać, że glina nie odpuszcza. Woohoo! Dobra, jedziemy do Playboya X. To już postanowione, skoro tak już ruszamy, to do Playboya X. Dobra, tu już im uciekniemy bez problemu. Chwileczkę. Zatrzymamy się tak jakoś między między młotem a kowadłem. O, żeby nas nie znaleźli. No to jedziemy do Playboya X. Ostatnio żeśmy musieli Romanowi Dubską ratować, bo znowu się u Rusków zadłużył. Właściwie już od samego początku się zadłużył. Od samego początku gry. Z tego co ja wiem. To się zadłużył po uszy. Woohoo! Ale żem dupnął porządnie w drzewo. Jeszcze Roman dzwoni. Czego? I never paid for this place. It wasn't so long ago that your debts got you kidnapped by the Russian mob. That was a cold streak. Now I'm hot, cousin. Uh-huh. And the models will be better. Roman, we have spoken about your gambling. Wait until you see the new place, Cindy. You will change your song. So what I took on a little dance? Jezu. Jaki kretyn. Dobra. Tak czy inaczej, o, mamy nową kryjówkę Alone Queen. To tam się zaszyjemy pod koniec odcinka. Yo. A to dziwne, napiję się. Co jest? Słusznie. All this it means nothing if you ain't got the heart, Nico. Amen, brother. I mean, fuck, man. Fuck. Thing is, you know, Jesus, he did some crazy shit too. I mean, everyone does. He killed people. He killed that John the Baptist cat. Co ty pieprzysz? A cholera, Skype'a zapomniałem wyłączyć. It's a long time.
co Dwayne? Like he thinks it's 1992, and the best that you can hope for is a gold chain and a page. You know, he looks at me like he wants me dead. Now, I took care of business. I gave him money, but because I won't bow down to him and treat him like he's almighty, what the fuck am I to pop me? Dwayne is a little troubled. He was in prison a long time. Maybe you guys should talk. No, I tried talking. Try giving him half of the business. No i coś nie dało. Reasonably try, still call himself a man. So what you gonna do? Muszę Skype'a wyłączyć, bo widać, że... No cholera! I was joking. Dawaj misję i muszę zrobić cięcie znowu. I mean, Catherine's awesome. Now I hear things. Said you and me was too tight now. Said you disrespect. Called him mad. He's going crazy. I mean, he's gone. Prison does that. Well, you can't kill him. Nope. But you can. Huh? Co proszę? I don't want to. Neither do I, man. But if he goes insane, we all dead anyway. I mean, Dwayne is a killer. I don't like this conversation. But do you think that I do? But it's kill or be killed out there. You got a lunatic after you? Man, you dumb. Now I will. Udławił się tym dymem. Now I ain't scared to know. But a motherfucker says he's gonna kill me, a motherfucker's gonna die. Dobra, nie ma wyjścia. Trzeba będzie wybrać. Albo ty, albo on. I got to think about it. Well, I hope you. Spoko. Dobra, ja będę musiał zrobić na chwilę małe cięcie, bo Skype'a znowu zapomniałem rozłączyć. What? To już koniec? Dobra, to ja robię małe cięcie. Okej. Już jestem po przerwie. O, SMS-a dostałem aż 3 wiadomości, kurde, się zachować się w tym gościu, nawet dzień teraz nie żyjemy, pewnie ci już odpisał. Dobra. Wiadomości. Tylko gdyby ten, no to chyba mnie dla Ruski, myślę, że już po mnie jesteś cholerny, darm stary. Co tam u ciebie się dzieje? Dobra. Idziemy wykonywać następną misję. Bo nie pogardzimy. Ale gdzie właściwie możemy wykonywać taką misję? Do tego, do FM-a. Kurde, zapomniałem jak się nazywał. Frederick? Nie wiem, albo... Aj, zapominam ciągle. Może Franklin? Zgaduję. No czego on znowu chce? Aha. Ludzie, bo będę musiał tam pocztę sprawdzić, bo on mnie normalnie nęka tym. Ale w sumie wali mnie to, może kiedy indziej. Jak będzie naprawdę okazja. Bo teraz to ja nie mam czasu zbytnio na takie pierdoły. Idziemy do FMA. Okej. Już na miejscu. O! O kurde. O, przynajmniej jakoś fajnie zajechałem. Szybciutko. Mroczne strony Holland. Nic, mamusią gada. No, hej. You know it's funny, but I see a lot of me in you. You know why? You know there's no good and no evil. Just shades of fucking gray. Whatever. Make things 1% better, that's enough. That's our duty. If you say so. Oh, I do say so. I want to make things a bit better. By any means necessary. No to dobrze, to zrobisz coś dobrego. I want to get paid. Jak zwykle.
got something I need you to do. This is the last time. Of course. Some drug dealer is holed up in a tower block in East Holland. Okay. This scumbag's been pushing drugs, pimping women, you name it, he's done it. I need him dealt with. Dobra. Is that police work? Sure. And the moon is made of gold, and the streets are paved with gold. Wake up! Excuse me? Co proszę? Jaka konwersacja? O Boże. Maybe good men will get taken down by that evidence. Maybe people make mistakes. This guy is scum. How much? How much? No. Good money. 2 G's. Two? You mean 5. You know, if someone was to tell me you were some fresh off-the-boat killer with more balls than brains, I'd say it was about right. Okay, you got a deal. No to 5 patyków, dzięki. A teraz jadę. O Boże. Się targują, kłócą. Nie, to jest śmieszne nawet. Gdzie mój pojazd? No to muszę wziąć taki pojazd. Nie obrazisz się. O chuja. Sorry, koledzy, ale przecież macie zezwolenie, to mogę wziąć. Cholera jasna, żebym się wpakował w bagno. Rozpaczy. Dobra, mam wasz pojazd. Okej. I już mogę nim jeździć. Voila. Dzisiaj trochę pojeździ. Ej, panie! Wystawię ci zaraz mandat. Ostrzegam. Nie lubię, jak ktoś mi niszczy pojazd. A już zwłaszcza taki policyjny. Dobra, jedziemy. O cholera. A! Jedziemy. Jedziemy! Stróż... Anioł stróż prawa! Co anioł stróż prawa? Stróż prawa! O! Ale rąbnąłem w mur! Wstawaj, Niko! Jeszcze przed tobą wiele! Nie chcę, żebyś mi tak się skończył. Dobra, włączamy syrenę. Starczy tego. My mamy na misję jechać, a nie się wydurniać. No to jedziemy, jedziemy. Ciekawe jak daleko. Ło! Dobra, już na miejscu. Pięknie. Jak zwykle nie umiem jeździć. To już jest potwierdzone naukowo. Dobra. No i jesteśmy na miejscu. I co dalej? Co dalej? Outside the project. Where is he? Should be on the second floor. Keeps an eye on all his boys from up there. The guys you see are gonna be working for that scumbag in one way or another. Kurde, trzeba będzie ich powybijać. Anyway, these projects all got the same layout. A staircase leading up on either side. Try to get off the ground floor before getting violent. Okay. Me? Yeah, you. Remember, you're doing a real service for the community by getting rid of this scumbag. Francis McCreary is the community. Hahaha, Francis się nazywasz. Manny już nie żyje. Dobra, chowamy broń i idziemy tam bez przemocy. Nie bijemy innych, tylko się mamy zająć tym. Jakim kolesiem? Nie pamiętam, kurde. A kij z tym. Dobra. Tylko spokojnie. Ja bym dogadał. Dobra, tam są już schody. Tylko teraz będzie ciężko.
No to idziemy na luzie. Dobra, idziemy z pistolem w ręku. No cóż, nie obędzie się jednak bez przemocy. Sprawdzam, czy mi jeszcze stąd nie chcą zdjąć. Oj kurde, prosili się tylko o to bardziej. Nie tu się ukrywaj, tylko o tu, dokładnie. Dobra. Może sobie jednak wezmę to. O, takie szybkostrzelne i mocne. Okej. Mówiłem, że się nie obędzie bez przemocy. A Doreen mi mówił, żebym nie robił wojny. Ale no nic nie poradzę na to. Dobra. Strzeliłem mu. No zapraszam, zapraszam, zapraszam na im... Ty jeszcze próbował wstać, jaki koleś. Słabiutko. Tam jeszcze kampi. Koleś próbuje uciekać sprytnie. Ucieka mi frajerzyna. Ło! Jaki idiota! No nie dziwić się, że zadanie jest całkiem trudne. Dobra. Tam jest jeden z tych frajerów. No padaj. Czekaj, wrzucę mu granata. Dobra. Widać, że padło coś. Dobra, sprawdzamy. Tu jeszcze. O, heta, strzeliłem. Mam bardzo malutko życia. Jest ze mną dość marnie. Gdzie ten frajer poszedł? Takie pytanie. Gdzie on poszedł? A tu są schody. Tutaj sobie teraz poszedł. Trzymam. O kurde! Aj! Farta nie mieliśmy. No przykro mi bardzo. Oberwało nam się. Aj! Nawaliłem ostro. Dlatego bierzemy jeszcze raz tą misję. No dobra. No szybciej ten telefon bierz. Powtarzamy misję. Kurde, no nie, no ja chcę to zrobić bez przemocy, no. Tak, wiecie, profesjonalnie. O, mogę chyba sobie ukraść, nie? No, teraz mogę. Bo wcześniej tutaj stali ci gliniarze. To wtedy mi niestety musieli przeszkodzić, ale teraz spokojnie tam jedziemy. I tym razem bez litości ich
ubijemy. Miarka się przebrała. Wystarczy, że rzucę mu tam granata i zginie. Jestem tego pewny. Jeżeli to zrobię po cichu, to będzie gites. A tak to musiałem się z nim pieprzyć i jeszcze mnie zabił, bo miałem mało życie, to wiecie. To się nie dziwcie. Się nie dziwię. O tak, taranuje pojazdy, lubię. O shit, rozjechałem gliniarzy. O w mordę. Dobra, uciekamy im teraz. Dobra. Odczekamy sobie, aż już mi zejdą z oczu ci gliniarze. Nie, no wykrył mnie, jaka pała. Dobra, zresztą przecież na misję idziemy, nie? Przecież chyba nie powinno nam się nic stać złego. Dobra, już. Okej, okay, dobra. Pomijamy to. Aha, i mamy gliniarzy na głowie. Ekstra. Czekajcie, się muszę im ukryć. Tym gliniarzom. O, chociażby nawet już tutaj. Nie znajdą mnie. O, proszę. Się udało. No i trzeba to teraz profesjonalnie wykonać, żeby po prostu problem. Dobra. Widzę typa. Co ja ze sobą zrobiłem? Wysadziłem się w powietrze, jakby gdyby nigdy nic. O jest. Nie, dobra, nie. I 4000 poszły w dupę. Jeszcze raz, ale nie, to było epickie. Muszę dokończyć tę misję. O, fuck my life. Jest. Aż tylko radosna minka na twarzy się robi, kiedy coś głupiego odwalę. Dobra. No to jedziemy. Tym razem już bez takich odpałów. Jest. Co ja zrobiłem? Wysadziłem się. Poleciłem chyba na 5 metrów w górę. I mam wyrąbane na wszystko. Ale przyspieszamy. Panowie. Panie. A na skróty pojedziemy. Co mnie to? Będzie szybciej, jak na skróty pojadę. Ło! Nikomu nic się prawie nie stało. Prawie. Dobra, już niedaleko, niedaleko jesteśmy. Ugh, maska odpadła. Już. Mamy skręt. Jep. Ło, ale drift. To był chyba jeden z tych porządniejszych. I teraz wysiadka. Uhu! Ale odleciałem. Ale o to chodziło właściwie. O, trochę, żebym się poobijał. Ale to normalka. Okej, okay, teraz trzeba to wykonać bez. O, może najlepiej go ściągniemy ze snajpery. Mamy idealną pozycję snajperską. To możemy mu heada gwarantowanego zrobić.
Jak? Pytam się, jak? Pytam się, jakim cudem ten koleś miał farta? Nie, leżeć. Namierzyłem mu tylko w łeb i już padł. Znaczy uciekł. Super. Dobra, najpierw trzeba wyeliminować zagrożenie. Dobra. To padajcie. Okej. Tutaj jeszcze. Okej. Myślę, że już jest porządek. Ale nie, no jakim cudem? Jakim cudem mnie nakrył? To jest pytanie. Okej, idziemy w końcu tam. Się rozglądam. Czy mnie mogą przypadkiem nie zaatakować? Bo wiecie, mogą mnie zaskoczyć i nagle nie będzie przyjemnie. Okej. Rzucił śmietnikiem i myśli, że sobie ucieknie tak od razu. Ło! Stary ziomek, ziomek. Nie przesadziłeś trochę? Wezmę ammo. O, apteczka. Świetnie. Brakowało mi tej apteczki. Dobra. Kurde, no gdzie on teraz jest? Hmm? Gdzie? Gdzie? Gdzie jesteś? Tam jeszcze chyba. A tam! Tam się kampi. No chodź, come on. Dobra, rzucę mu tam granata. A proszę. Przeżył? Może jeszcze jednego? O cholera, o cholera. Granat spadł. O cholera, co ty, Niko, robisz z tymi granatami? Powaliło cię już kompletnie. Rzuciłem tak granata, że normalnie bym nie przetrwał. Dobra. Mam go chyba na celowniku. O ile mnie pamięć nie... Jezu, ale laguje. Kiedy chcę przycelować mu w łeb. Pięknie. Doskonała. Doskonała. Doskonała robota. Teraz spieprzamy. Trzeba polis zgubić. Cholera jasna, żeśmy się wpakowali w bagno niezłe. Dobra, no spieprzaj, spieprzaj, z tej kraty uciekaj. Dobra. O, tu jest mój pojazd.
Szybciej, kurde! Nie, nie, nie możesz mi paść. Szybciej, szybciej, szybciej. Spieprzej, spieprzej mi, kolego. Uciekamy, uciekamy. Już, dobrze, baby. Cholera, pół godziny już. Znowu ponad połowa. Znaczy za ponad pół godziny. Dobra. Trudno, uciekniemy tylko tym gliniarzom. Jep! Ale żeśmy walnęli, nieźle. Uciekaj, stary, a nie mi tu rób z jakiejś sceny, kurczę, no. Dobra, jedziemy cały czas prosto, byleby ich zgubić i zakończymy odcinek. Szybko, bardzo szybko jedziemy. Kurde, za szybko jechałeś, Niko. Przykro mi, ale musimy dalej uciekać. Inaczej nie dadzą nam spokoju. Rozwścieczeni gliniarze. Noż. Suwajcie się wszyscy po kolei. Ten głos mnie już irytuje. A, bo ja sam mam syrenę włączoną. Super. To się nie dziwię. Dobra, teraz musimy na serio spieprzyć. A jak nie, to nie dadzą nam spokoju i będą nas nękać. I nękać. A zresztą tak już jesteśmy porządnie i na ostro poszukiwani. Dobra, to sobie skręcimy. Już, już, koniec, koniec poszukiwań. Cholera, pojazd, pojazd, wizu. Okej, dobrze. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się już tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. I trzymajcie się. Na razie. Do następnego odcinka.